Nazwa Wigilia pochodzi od łacińskiego słowa oznaczającego czuwanie, zwłaszcza to w porze nocnej. W Polsce zwyczaj wigilijnych wieczerzy przyjął się w XVIII wieku. Podczas tych wieczerzy dzieli się opłatkiem, co ma symbolizować wspólnotę i przynależność do kościoła. Wigilia jest w ogóle takim czasem, czy takim spotkaniem przy stole, które jest trochę innego porządku. My na chwilę na bok odkładamy ten swój codzienny rytm i spotykamy się po to, żeby dotknąć tego, co jest jakby w życiu najważniejsze, na co czasem brakuje nam sił na co dzień. No myślę, że jesteśmy przede wszystkim po to, żeby się spotkać. Znaczy to, co my świętujemy Wigilię Bożego Narodzenia i Boże Narodzenie, Bóg postanowił zmniejszyć dystans między sobą a ludźmi i stał się jednym z nas, jako niemowlę w Betlejem. Tak naprawdę istotą Wigilii jest zbliżenie tej odległości między nami. Czasem przez tę codzienność się od siebie oddalamy, uganiając się za różnymi rzeczami. A z drugiej strony też to nasze zbliżenie w relacji do Boga. Teraz przeżywamy tę Wigilię w jubileuszu miłosierdzia i papież Franciszek mówi o rewolucji czułości. Mówi, że Chrystus jak się narodził na świat, to zapoczątkował rewolucję czułości. Właśnie ta czułość się wyraża w bliskości, jaką chcę mieć z nami. Myślę, że Wigilia jest po to, żebyśmy o tej bliskości sobie przypomnieli.